Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym podcaście w dniu czwartkowym. Tak, dzisiaj luźny, ale bardzo taki satysfakcjonujący dla mnie odcinek, ponieważ dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o Formule 1. Dokładnie w dniu dzisiejszym, w sumie jak Wy to oglądacie, to w dniu wczorajszym, czyli w środę, odbyły się pierwsze treningi w Bahrajnie bolidów i nie wiem, czy jesteście fanami, ale ja jestem i się nie wiem doczekać pierwszego wyścigu w Bahrajnie, który, jak dobrze pamiętam, będzie 2 marca. Co, chciałbym poopowiadać, co tam się wydarzyło, jakie są wyniki. Może trochę o tym, komu kibicuję, ale to wyjdzie w praniu. Dobra, także patrząc na poprzedni sezon, gdzie totalną dominację zrobił Max Verstappen, teraz mogę sobie zyskać fanów albo stracić, ale ja jestem wielkim fanem Maxa Verstappena i zespołu Red Bull. Także mam nadzieję, że Wy też i nie będziecie mieli mi na złe, że właśnie akurat kibicuję temu zespołowi i temu kierowcy, chociaż też mam innych kierowców, za którymi bardzo przepadam, ale to pewnie jeszcze później w ramach jakby w ramach, jak będziemy omawiać tutaj wyniki, to też Wam o tym wspomnę. I co? Zaczęło się od tego, że w pierwszej turze jakby tego treningu, bo dzisiaj był aż tak powiedzmy pierwszy trening, potem był drugi. I kolejna dominacja Maxa Verstappena i zespołu Red Bull. Na początku nie był on pierwszy, ale wraz jakby z przejechanymi już kółkami, jak dostali jakby więcej informacji na temat bolidu po zmianie ustawień, no królował, był przed wszystkimi. Sobie zapisałem, mam taką tutaj notatkę, mam nadzieję, że nie będziecie źli. Czasami będę sobie tutaj patrzył, żeby się nie pomylić, bo ciężko zapamiętać te wszystkie czasy, okrążenia, więc będę się sobie tak posiłkował tym wszystkim. I co? Max przejechał 142 okrążenia, najwięcej ze wszystkich w dzisiejszym dniu i był szybszy o 1 sekundę od drugiego miejsca, gdzie na drugim miejscu plasował się Lando Norris z McLarena i jest to mój chyba drugi ulubiony kierowca, bardzo też mu kibicuję. Miał na początku, w zeszłym sezonie, na początek miał ciężki wraz z McLarenem i jego kolegą zespołu Piastri, ale później zaczęli dominować. Znaczy dominować to jest złe określenie, bo dominacja była Maxa Verstappena, ale zaczęli ich bolid plus umiejętności sprawiły, że byli w ścisłej topce i walczyli z tymi najlepszymi drużynami, jak Ferrari, Mercedes. Ktoś jeszcze? Jakaś drużyna? Chyba nie. Bardziej chyba z nimi się bili. I co? Norris przejechał o połowę mniej, bo aż 72 okrążenia i był sekundę, jak to powiedzieć, nie późniejszy. O, wolniejszy. Wypadło mi słowo, najmocniej przepraszam. Był wolniejszy o 1 sekundę. No, jedne wielkie wow. Myślałem, że w tym sezonie będą te wyniki bardziej zrównane, chociaż pamiętajcie, że jest to oczywiście przedsezon, to są dopiero treningi, zespoły mają jeszcze troszkę czasu, no do 2 marca oczywiście, żeby ulepszyć te wszystkie bolidy, ale już na tym etapie ta 1 sekunda pokazuje tą wielką moc. Jestem ciekaw bardzo Pereza. W dniu dzisiejszym, dla Was wczorajszym, niestety nie wyjechał. Jakoś sobie chyba dzielą tych kierowców, żeby pierw skupić się na jednym, potem na drugim. Także też jestem ciekaw, co Perez wyciągnie z tego bolidu. I co? To tak już wspomniałem o drugim miejscu, to też warto wspomnieć o trzecim miejscu. Oczywiście ostatnim miejscu na podium jest to Sainz Ferrari, który przejechał 69 okrążeń i jeżeli chodzi o różnicę między Norrisem, jest to jedna
Dziesiąta sekundy, tak, bo tutaj jest minuta 32 sekundy i kropka 484, a Sainz miał 584, więc no, dla nas to są bardzo małe różnice. Jakby w Formule 1 te różnice czasami są o wiele mniejsze i jest ta ekscytacja, są te emocje w tych wyścigach, w tych kwalifikacjach. Teraz też są sprinty, dodali coś nowego. Co do temat sprintów, są podzielone zdania. Mi się podoba, bo ja lubię oglądać, im więcej wyścigów, tym lepiej dla mnie. Chociaż no, inna część społeczności mówi, że to psuje, ale zobaczymy. Ja jestem zadowolony ze względu tego, że mogę więcej tego oglądać. Jeżeli chodzi o, tak patrząc na te jakby zespoły, na które powinniśmy patrzeć, to tak, Ferrari, no Sainz był trzeci, Leclerc troszkę później, był on chyba na drugim miejscu w tej pierwszej turze, która była o 13, nie, a nawet jeszcze może wcześniej. Nie, to tak, o wiele wcześniej, przepraszam, mi się godzinę mylą, bo jeszcze dzisiaj były spotkania w ogóle z Counter-Strike'a, gdzie polska drużyna Ence grała, ale pewnie o tej drużynie gadał Fryta na swoim odcinku czwartkowym, więc nie będę mieszał tutaj tematów. Tak, Leclerc był drugi po tych pierwszych przejazdach. Wydawało się, że będzie super. No, oczywiście miał on, jakby jeździł w tych gorszych warunkach, gdzie było mniej bolidów, ten tor nie był aż tak przejeżdżony, więc no, ciężko mi tutaj powiedzieć o wynikach, ale no, jest to przedsezon, tak jak już mówiłem. Tak naprawdę prawdziwe oblicze zobaczymy później oraz w trakcie, jak zespoły będą w trakcie całego sezonu modyfikować te bolidy. Nie wspomniałem tutaj w ogóle o Mercedesie, ponieważ Hamilton nie jeździł też skupili się na Russellu, który przejechał 121 okrążeń. To była druga największa liczba okrążeń, ale był dopiero 12. Także no, coś jest nie tak, Mercedes powoli się psuje. Co prawda mieli problemy w bolidzie Russella z układem hydraulicznym, ale no, troszkę tych okrążeń jednak przejechali. Mam nadzieję, że to nic groźnego, ponieważ patrząc na tą dominację z zeszłego sezonu i na to, co patrząc no oczywiście na wyniki, co może się zdarzyć w tym aktualnym sezonie, który zaraz startuje, no nie chciałbym aż takiej dominacji, chciałbym troszkę więcej tych emocji, chociaż ja się cieszę, że Max wygrywa i zespół Red Bull wygrywa tutaj ten ranking konstruktorów. Ale chciałbym, żeby inne drużyny, jak właśnie Ferrari, Mercedes, McLaren, no jeszcze może powiedzmy Aston Martin, bo oni też byli w tym top 8, jak dobrze pamiętam, tych wyników, więc oni też walczą, chociaż w zeszłym sezonie walczyli, a potem no, zaczęli spadać. Na odwrót jak z McLarenem, bo McLaren był słaby, potem poszli w górę, a Aston Martin był na górze i zaczęli spadać, także to jest... To jest, no, zróżnicowane, także tutaj się dużo może wydarzyć. Jeżeli chodzi o takie słabsze aspekty z zespołów, to na pewno Haas, który zajął dwa ostatnie miejsca. No, zwolnili swojego tam tego głównego dowodzącego. Jestem ciekaw, jak to będzie. Nie wyszło im to teraz najlepiej. W zeszłym sezonie mieli przebłyski, ale jak teraz będzie, nie wiadomo, zobaczymy. I tak, jeżeli chodzi jeszcze o inne zespoły, to też słabo, czy nie wiem, czy można powiedzieć słabo, wypadł Williams, chociaż Albon miał problemy też techniczne, ale no jednak byli w tej drugiej części wyników, podium, miejsc, że tak powiem. I co? O, tutaj jeszcze taka ciekawostka, wracając jeszcze do Maxa Verstappena, że
Porównując te przejazdy z zeszłego roku, był on szybszy o, żebym się nie pomylił, o 0,3 sekundy. Także to widać kolejne jakby informacje wpływają, że no, będzie kolejna totalna dominacja. Nie wiem, jak jest w pozostałych przypadkach, ale chyba nie najlepiej, bo czytając tutaj wszelkie informacje na temat tych wyników, bo niestety byłem w pracy, więc nie mogę aż tak bardzo śledzić tych przejazdów. No jestem tego wszystkiego ciekaw. Coś jeszcze, czy mogę dodać? Już się troszkę mniej stresuję, ale zobaczymy, jak to będzie. Miałem wielkie problemy. Mam nadzieję, że film się ukaże o czasie. Jeżeli nie, to najmocniej przepraszam. I co? Takie szybkie chyba podsumowanie tych przejazdów. Nie ma co więcej chyba opowiadać, bo jest jedna wielka dominacja. Mam nadzieję, że te czasy się zmienią, będą bliżej siebie, żeby były te emocje na tych wyścigach, żeby tutaj różne zespoły, różni kierowcy mogli ze sobą walczyć, żeby nie było powiedzmy paru pierwszych wyścigach już wiadomo, że nie, to jednak jest dalej dominacja Maxa, chociaż życzę mu, bo to też taka dziwna rzecz, że Hamilton, siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1, no jeżeli, jak on wygrywał, to nikt aż tak nie narzekał, nie krytykował. Ale jak doszło do tego, że teraz Max zaczął wygrywać, to jest wielki hejt, że to jest nudne, jak tak to może wyglądać. Ale wcześniej, jak Hamilton na przykład wygrywał, to nikt nie miał do tego problemów. No, ja się cieszę. Pozdrawiam wszystkich fanów, oczywiście innych zespołów, że tak powiem, znowu powracam do słów, które lubię powtarzać. Tak naprawdę kibicuję każdemu. Oczywiście mam swoją ulubioną drużynę, zespół, nie drużynę, żeby mi się z piłką nie pomyliło, zespół kierowców, ale zawsze jak na przykład podczas wyścigu ktoś się rozbije, zawsze jest taki, kurde, szkoda mi go, ale mam nadzieję, że wszyscy fani Formuły 1 nie czekają na rozbicie się kogoś, tylko jakby wspierają każdego, no bo to jednak jest ciężki sport, szybka jazda, niebezpieczna, duże przeciążenia. Na szczęście nic nikomu się nie stało ostatnio. Chociaż patrząc na niektóre rozbite auta, o dziwo, nikt nie ucierpiał. I co? I to chyba tyle. Także mam nadzieję, że podobał Wam się kolejny podcast, odcinek. Wyraźcie swoje zdanie na temat Formuły 1. Jak długo oglądacie? Komu kibicujecie? Jakie są Wasze spostrzeżenia po tych przejazdach tutaj w Bahrajnie i czego oczekujecie w tym sezonie, że coś się wydarzy specjalnego. Także ja Wam dziękuję, nazywam się Patryk, już za niedługo wracamy do wspólnych podcastów z Frytą, za niedługo wracam z wakacji, już się nie wiem doczekać, bo nie ogrywam, jest stresujące nagrywanie takie jakby podcastu samemu. Ale mam nadzieję, że im więcej zaczniemy nagrywać, tym nie będzie tego stresu, będzie o wiele przyjemniej. I co? Także jeszcze raz zapraszam Was do łapkowania, do subskrybowania kanału, pisania komentarzy, o aktywność. Troszkę tych wyświetleń jest ostatnio mniej, ale się nie załamujemy. Mamy podniesioną głowę do góry i będziemy walczyć. Także dziękujemy Wam. Zapraszamy na sociale, tak? Na Instagrama. I tyle. Także dziękuję i do zobaczenia. Trzymajcie się.